Hejka, kochani! Z tej strony Haszka i Natalia. I witamy Was na trzecim odcinku. Trzecim odcinku na naszym kanale. W którym będziemy opowiadać Wam o tym, co przeczytałyśmy w minionym miesiącu, czyli we wrześniu. Tak. Zaczynajmy. Zaczynajmy. Dobra, chcesz zacząć, czy... Dobra, mogę zacząć. A ile masz książek ostatecznie? Ja mam 4, tak? Dobra, to mogę. Tak, to ty zaczynasz. Mogę zacząć, bo mam 5 książek w tym miesiącu. I tak. Pierwsza książka to najlepsza książka tego miesiąca, czyli Dom trzepoczących skrzydeł. Ja postaram się jak najkrócej, ale kochani, nie da się tym krótko mówić, ta książka była zbyt dobra, ale postaram się. O czym była ta książka? Mamy tutaj Fallon. Fallon jest pufa, mieszka z matką i babcią. Generalnie ona żyje w takim państwie, w którym jakby to państwo, mieście, w którym powiedzmy, że to miasto jest jakby podzielone na takie dzielnice, tak bardzo uproszczone to jest. W jednej dzielnicy na przykład mieszkają właśnie Fae, tacy pełnej krwi, i oni w ogóle super tam mają czysto i super wszystko tam u nich działa i oni mogą używać swoich mocy. Są pół Fae lub ludzie, którzy tam mieszkają, lub Fae, którzy tam mieszkają z tymi pół Fae, i oni wszyscy nie mogą używać swoich mocy. No oczywiście ich warunki życia są gorsze i tak dalej. I są ludzie, którzy w ogóle są już najgorzej traktowani, oni tam żyją w jakichś slumsach. No nie jest to tak nazwane, ale generalnie to trochę tak wygląda. I to są takie jakby trochę wyspy i właśnie w wodach pomiędzy tymi wyspami żyją takie potworowęże, które po prostu jak ktoś tam wpadnie, to może tę potworę może kogoś tam zabić. I dlaczego to tłumaczę? Ponieważ kiedyś na początku mam taką sytuację, że właśnie jak Fallon była mała, to wpadła do tej wody, no jakby nikt jej nie ratował. Nikt jej tam w ogóle nie wchodził, nie ratował, bo już wszyscy jakby się pogodzili z tym, że sorry, ale Fallon, krzyżyk na drogę, ty już tam zostajesz z tymi wężami. I kiedy jakby jeden z węży zaatakował Fallon, to ona, wiecie, się przeraziła i jakby szukała tam pomocy, ale ten wąż jakby ją obwinął i polizał jej ranę, bo jak wpadła, to zrobiła sobie ranę i ją jakby w pewien sposób uleczył. I było widać, że on nie chce jej zaatakować. No i był to też taki młodszy wąż, dlatego Fallon podejrzewa, że może dzięki temu nic jej nie zrobi. No w każdym razie udało się Fallon wreszcie wyjść z tej wody i od tamtego czasu była nazywana zaklinaczką właśnie tych węży. Ale jej babcia przez całe życie kazała jej po prostu to ukrywać. No już jesteśmy tam paręnaście lat później. To jest to tak, ma dosyć znaczenie właśnie to, że Fallon jest taka w pewien sposób wyjątkowa, ponieważ ona jak to pufae nie ma swoich mocy, mimo że wszyscy pufae mają, tylko nie mogą z nich korzystać. I pewnego dnia Fallon dostaje przepowiednię od jakiejś takiej randomowej babki, że jeżeli uwolni 12... Fallon dostaje taką przepowiednię od randomowej babki, że jeżeli uwolni 5 wron, to zostanie królową. A książę, którego kocha, zostanie królem. I generalnie właśnie Fallon chodziła po prostu z księciem do szkoły. Ona go znała i była w nim zakochana, tylko ten książę nie był jakby księciem korony, nie był następcą tronu, tylko był jakby drugi w kolejce do tronu. I obecnie właśnie włada jego brat. Jest królem. I Fallon generalnie, najlepsze w tej sytuacji jest to, że Fallon jest taka jakby... To jest jakaś brednia, ja w ogóle w to nie wierzę, jakby to nie ma żadnego sensu. I generalnie Fallon już jako ta starsza dziewczyna ma dalej kontakt z tym wężem, który ją tam uratował. Że ona tam czasem sobie podchodzi do wody, coś tam sobie dotyka i ten wąż nagle przypływa. I właśnie strażnicy, którzy tam chodzą po tych miastach, też za pewnego razu to właśnie zauważają, że w ogóle o co chodzi, że ona jest jakąś zaklinaczką węży, już na pewno jest tą zaklinaczką węży i właśnie wiecie. I ona tam jakąś tam dziwna sytuacja z tego wynika. I właśnie jak oni atakują Fallon, to Fallon zawsze w takich sytuacjach sobie myśli, że o, jak zostanę królową, to po prostu cię tam wrzucę do tej wody, albo w ogóle jakoś cię skażę, albo w ogóle cię zniszczę cię jako człowieka, więc Fallon z jednej strony nie wierzy, a z drugiej strony jakby cały czas żyje tym, że ona zostanie tą królową. Jakby love that for her. I generalnie jakby jej dalsze losy tak się toczą, że ona po prostu przez przypadkiem znajduje te wrony i ona jakby mówi sobie: kurczę, chyba to faktycznie jest moje przeznaczenie, że po prostu to jest niemożliwe, że te wrony jakby są na mojej drodze. I te wrony mają po prostu taką, one są w formie takich jakby żelaznych takich jakby rzeźb, one są w różnych formach. I one mają w sobie takie obsydianowe kolce i ona po prostu musi wyciągnąć te obsydianowe kolce i wtedy faktycznie ta wrona nie tylko jakby się uwalnia, ona się budzi. I jest taka wrona, która sobie tam lata. I z każdą kolejną uwolnioną wroną te wrony mogą się jakby ze sobą łączyć i zdobywają nowe umiejętności.
Dlatego jak jest pierwsza wrona, to ta wrona może tylko przekazywać falon jakieś wizje. Dopiero tam w późniejszych czasie będzie mogła się go z nim kontaktować. Ale fajne jest to, że właśnie ta wrona, jej zadaniem jest pomóc falon, uwolnić resztę wron. I po prostu w tej książce świetna jest ta relacja falon z wroną. Bo tam jest, wiecie, tak dużo nieporozumień, bo po prostu no, ta wrona nie ma jak się z nią w ogóle porozumieć. Falon trochę jej nie rozumie. Generalnie te wrony też mają swój język. I z tego też wynikają różne takie nieporozumienia. I generalnie tak to wygląda. I Falon po prostu próbuje uwolnić te wrony za pomocą tej już jakiejś jednej uwolnionej wrony. I chyba tyle. To jest chyba taki początek i generalnie chcę powiedzieć, że ta książka jest po prostu świetna. Relacja Falon z wroną jest wspaniała. Jest tam też trójkąt miłosny. Ona, wrona i kto? Prawda, nie jestem trójkącie miłosny. Jak tylko mówię. Książę jest. Tak. Okej. Okay. Tak, i ktoś jeszcze powiedz. I wiecie. No ona, wrona i książę. Nie, wrona nie jest. No, szkoda. Szkoda, kochani. Ale więc się dowiecie się w drugiej części, która już niedługo wychodzi. Więc pokrótce o to chodziło. Okej, więc Czekaj. Może jeszcze powiemy, na ile gwiazdek oceniłyśmy, jak już to jest... Aha, ja chyba wszystko na 4 oceniłam w tym miesiącu. Ja chcę powiedzieć w ogóle, że ta książka jest z wydawnictwa Nowe Strony i jest autorstwa Oliwii Wildenstein. Wildenstein? No nie wiem, jak jest Stein, to chce się po prostu Stein powiedzieć. I ja to oceniłam na 5 gwiazdek, bo to było świetna rozrywka. Świetna. W ogóle od 16 lat dalej jest to też napisane na książce. Ja szukam mojego telefonu, bo nie pamiętam na ile. Aha, tu jest mój telefon. A mogę sprawdzić chyba, czy nie? Pewnie możesz, bo nie pamiętam na ile gwiazdek to oceniałam moje książki. O czym teraz muszę być? Kopnęłam nas. A przyznać? Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. No, nie będzie. Co teraz? Teraz będę. Tu wydaje mi się, że na 4 oceniłam, bo teraz będę mówiła o pierwszej książce, którą skończyłam w tym miesiącu, bo to było przed chwilą sprawdzałam 4 września. Jest to Buntownik. Chcę powiedzieć, że Haszki opinia na Goodreadsie to było trochę rzeczy się nie spinało, ale zakończenie nadrobiło. 4 gwiazdki. Tak, bo generalnie Buntownik moim zdaniem to jest Mary Lou i to jest ostatnia część serii posiadającej 4 książki. Już wiem, że nie jest to kwadrupologia. Kwadrologia. Nie wiem, możliwe. Ale nie wiem, jak się to nazywa. Jest to po prostu seria. Tak, jest to seria. I jest to właśnie ostatnia część serii. Nie wiem, czy seria się nazywa chyba Legenda? Nie wiem, pierwszy tom w każdym razie się nazywa Legenda. Wiesz, jak się nazywa seria może? Myślę, że Legenda, ale nie wiem. Tak mi się wydaje, że... Mary Lou. Tak, Mary Lou. I jest to właśnie czwarta część. Generalnie pierwsza część, cały świat wygląda tak, że mamy... Po katastrofie takiej klimatycznej, jakiejś tam, że nagle się jakieś powodzie zaczęły, bo się chyba w sensie, że zatopiło kawałek tego. Stanów Zjednoczonych. To się zatopiło, czy po prostu był taki trochę wirus? Nie, zatopiło. Okay. I przez to jakby powstały kolonie i republika, bo kolonie zaczęły jakby nacierać na republikę, bo nie miały gdzie mieszkać, bo się. Zatopiło tam. Możliwe. Nie pamiętam, w której to części było wytłumaczone, ale wydaje mi się, że w pierwszej. W każdym razie właśnie mamy taką republikę, w której jest generalnie właśnie bardzo duży reżim, bo mamy bardzo zaznaczone dwie klasy społeczne. Bo jak ktoś jest biedny, to jest taki biedny, że nie wezmą go do szpitala, jest generalnie wirus, który się tam rozprzestrzenia, chodzą, nakreślają po prostu X na twoich drzwiach, jak jesteś chory. Prawdopodobnie umrzesz, jeśli jesteś z tej biednej klasy, a jeśli jesteś z klasy bogatej, to dostajesz szczepionkę, w ogóle nie zachorujesz na tego wirusa. No i mamy dwóch bohaterów, właśnie jedną bohaterkę z tej wyższej klasy, June. Mamy tutaj June, która jest z tej wyższej klasy. Ona jest siostrą takiego wysoko postawionego żołnierza, jej rodzice nie żyją i ten brat właśnie ją wychowuje. I ona też się szkoli, żeby zostać żołnierzem. Ona ma 15 lat, generalnie jest super świetna w tej szkole.
tam jej bardzo dobrze idzie i ona też jest bardzo inteligentną osobą, bo w tym świecie mamy jakby takie testy, które to są, to się nazywają próbami, które mają właśnie tam określić, czy właściwie dla tych biednych ludzi to mają określić, czy będziesz żył, czy cię nie zabiorą od rodziny, a dla ci z wyższych klas społecznych po prostu jakby są w stanie się do nich przygotować, tak? Ale ona jako jedyna osoba uzyskuje najwyższy wynik możliwy na tym, na tych, tak, maksymalny wynik w tych testach. I to jest właśnie nasza jedna bohaterka, a drugim bohaterem jest Day. On jest właśnie takim rozbójnikiem, nie wiem jak to powiedzieć, takie słowo, nie jest złoczyńcą, jest buntownikiem. Super słowo, skąd już się bać? Dostała mnie pokoć. W każdym razie mamy tego Deja, który właśnie jest buntownikiem. Żyje na ulicy, bo on nie zdał próby właśnie. Jest jakimś cudem tam, nie pamiętam dokładnie jak to było, ale on się uwolnił. No i żyje sobie na ulicy, a na ulicach. I tam też mamy taką jego przyjaciółkę, którą poznał. No i generalnie w rodzinie Deja dochodzi do tego, że jego młodszy brat zaraża się tym wirusem. I on próbuje tam zdobyć lekarstwo dla tego młodszego brata. A Jun za to próbuje złapać Deja. I... Bo to jest coś... Tak? Coś... Chciałam powiedzieć, że to jest chyba coś takiego, że właśnie podczas tej akcji, w której on próbuje dostać to lekarstwo, ginie ten brat również Jun i tak. Ona zostaje zaangażowana w śledztwo, co tak. Się z nim stało. I znaczy generalnie cały kraj chciał wcześniej już dorwać Deja, ale potem to już w ogóle. Jun się też właśnie w to zaangażowała i potem się poznają, bo ona jest pod przykrywką. No i tak się rozwija akcja. I Buntownik to jest czwarta część tej serii. Moim zdaniem najgorsza. W sensie... Bo to jest taki dodatek chyba. To jest taki dodatek, ale nie chciałabym, żeby seria się skończyła tak, jak się skończyła trzecia część. Okej. Okay. Dlatego cieszę się, że jednak Buntownik powstał, ale to jest takie zupełnie, bo to jest 10 lat później, po tych wydarzeniach, bo tutaj oni są nastolatkami, w ogóle można się utożsamić z nimi, bo jako, że same jesteśmy 24-letnimi nastolatkami, to... to się można po prostu bardzo dobrze utożsamić z bohaterami, a tutaj już są w naszym wieku, więc bez sensu. Nie da się z nimi utożsamić już. I sobie już tutaj... Dobra, przepraszam. I ten, i... co ja chciałam powiedzieć? A, no i te wydarzenia właśnie są już 10 lat później, więc są takie trochę już mniej interesujące. I tutaj mamy też perspektywę młodszego brata Deja. Czyli Edena. Oni już nawet nie mieszkają w ogóle w tej republice, oni mieszkają na Antarktydzie. Więc no... Nie była to najlepsza część, ale tak jak mówię, moim zdaniem dobrze, że się nie skończyła seria tak, jak się skończyła trzecia książka, więc trzeba przeczytać całość, żeby być całkowicie usatysfakcjonowanym. Ale nie to, że była zła, oceniamy na 4 gwiazdki, bo rzeczywiście jakby część rzeczy się tak nie do końca kleiła przez to, że to takie 10 lat później było, trochę nie rozumiałam tego, więc... No ja na Antarktydzie trochę też dziwnie, nie? No... Takie... Ja lubiłam ten świat, który był przez pierwsze trzy części. Pierwsze trzy części są świetne, moim zdaniem. Oprócz zakończenia trzeciej. Ale na szczęście jest czwarta. No, tak więc... To tyle. No, to generalnie też jest dystopia. No to też w sumie chyba słychać. Tak mi się. Czy to jest prezentacja Dysona? A, no. Ale ja zrozumiem. A, to dobrze, to dobrze, to Dysona. Ja chcę Dysona, oni mają Dysona i ja chcę Dysona i Piotrek nie chce. Mój partner życiowy. I teraz jest prezentacja Dysona i ja mam nadzieję, że Kuba... Szkoda, Piotrka. Jakby ja to akceptuję, jeżeli to przeszkadzają w siebie. To jest rozmowa teraz o mocy Dysona chyba. Czy nie wyszli w ogóle kiedykolwiek z tego mieszkania? Chyba nie. Dobra, nieważne. W każdym razie... W każdym razie, widzowie, uczę się. Kolejną książką, którą ja przeczytałam.
To było Nora, tego nie ma w scenariuszu. Jest to autorstwa Annabelle Monaghan. Sami oceńcie, jak się czyta. Zakryłaś akurat autorkę chyba, jak pokazywałaś. Ona jest u góry. Aha. Tu. Gdzie ona jest? A, widzę. Teraz będą mogli ocenić. Ja nie widziałam. I ja czytałam tę książkę na wakacjach i ona jest bardzo taka właśnie wakacyjna, lekka i przyjemna. No ma taką okładkę właśnie. Tak, ta książka magnetyna. Totalnie jest odklejona od rzeczywistości, ponieważ nasza tytułowa Nora jest jakby scenarzystką komedii romantycznych. Nasza Nora jest scenarzystką komedii romantycznych. I ona tam zawsze pisze takie jakieś, wiecie, typowe... Sztampowe? Co to znaczy sztampowe? No takie iconic. Sztampowe iconic? Tak mi się wydaje. A mi się właśnie wydaje, że takie sztampowe, że takie pospolite... Dobra, nieważne, to nie. Ona pisze takie właśnie typowe komedie romantyczne, cały czas zawsze są z tym samym schematem. Typowe, ale iconic moim zdaniem. No to nie. To według takiego stałego schematu po prostu pisze komedie romantyczne, ale kiedy jej mąż postanawia ją zostawić, to ona po prostu jakby w swoim scenariuszu trochę zawiera swoje własne życie. Trochę. Nawet bardzo zawiera. Zmienia po prostu imiona. I po prostu jej menadżerka postanawia, że ten scenariusz nie zostanie sprzedany do jakiejś tam telewizji z komediami romantycznymi, tylko po prostu znajdzie jakiegoś lepszego kupca. No i faktycznie ten scenariusz zostaje sprzedany do jakiejś tam dużej wytwórni. To właśnie zostaje wykupione przez taką większą wytwórnię. I po prostu w rolę jej męża wcieli się jakiś super przystojny aktor, taki, wiecie, taki, wydaje mi się, Brad Pitt trochę, tylko że młodszy, bo on, ten gościu ma 40 lat, albo ale jest taki... Rogerio. Kto? Rogerio z Jane the Virgin. Nie, właśnie młodszy, bo on tak ma 40, więc okay. Też trochę młodszy. Ryan Gosling ma 40 lat, bo... Nie wiem, ciężko powiedzieć. No to on się nazywa Leo, ja nie pamiętam, jak ma nazwisko, i on się wciela właśnie w rolę jej męża. A w role jej się wciela jakaś też super, po prostu gwiazda, super piękna aktorka. Jakieś tam sceny mają być też właśnie nagrywane u niej na takim pawilonie, które będzie odgrywał dosyć dużą rolę właśnie w tej konkretnej książce. Tam po prostu u niej na podwórku w tym pawilonie mają nagrywać niektóre sceny. I po prostu na tam 2 czy 3 dni przyjeżdża cała ekipa filmowa, te wszystkie ciężarówki tam wjeżdżają. Ten Leo przyjeżdża ze swoją przyczepą, bo on po prostu śpi w swojej przyczepie na planach filmowych. Czyli u niej na podwórku tym razem. Ale to on ma Leo na imię? Tak. Aha. A nie, dobra, bo ty mówiłaś Brad Pitt, a ja myślałam, że mówisz Leo, że Leonardo DiCaprio... Że wiesz, że chłopak. Trochę tak, tylko po prostu 40 lat ma, nie? To okay. Tak właśnie Ryan Gosling ma najbliżej. Leo? Myślę, że jest 50 coś. Tak? Na pewno. Hi, Bixby. Co, patrzysz na moje? Hi, Siri! How old is Leonardo DiCaprio? No widzisz, nie ma 50. To DiCaprio już 40 lat, przepraszam, Leo. Jakby, no ja też jestem dla ciebie za stara, więc jakby ty jesteś dla mnie za stary. Ty jesteś stary. Tak. Nie jesteś jeszcze za stara, masz 24. Jakby nie obchodzi mnie to. I tak jesteś dla mnie za stary. Musimy przestać mówić o kontrowersyjnych tematach, takich jak na przykład różnica wieku. Wracając. To po prostu mamy tutaj tą Norę i ona kocha ten swój dom, ten swój pawilon, a ten może nienawidził tego domu, nienawidził tego pawilonu, jakby uważał, że wszystko, co mu nie wyszło w życiu, to jest wina Nory, mimo że on po prostu był nierobem i wydawał mnóstwo pieniędzy, które w sumie w takim razie chyba ona zarabiała. Ale to, co ta Nora też najbardziej uwielbia, to że jakby jak idzie do tego pawiloniku, to tam są piękne wschody słońca. To jest bardzo ważne, to są piękne wschody słońca. No i mamy tego Leo, który tam sobie mieszka i zostaje sobie tam. Mieszka sobie w tej przyczepie podczas właśnie nagrywania tego filmu u nich. I kiedy jakby to nagrywanie już się kończy, to agentka tego Leo dzwoni do Nory i pyta, czy ona wie, co się z nim stało, bo ten gościu zniknął. Po prostu nie wiadomo, gdzieś zniknął i nie wiadomo, gdzie on jest. No i Nora mówi, że nie wie, nie ma żadnego pojęcia, gdzie on jest, jakby... Ona w ogóle się tym nie przejmuje. I po prostu, kiedy następnego dnia wstaje, idzie sobie do swojego pawiloniku na wschód słońca, to on tam jest. To on tam jest i mówi, słuchaj Nora, wytłumaczy tak ładnie, fajnie, super. Ja ci będę płacił 1000 za dzień. 7 dni wkłada. 7 dni sobie będę spał w tej mojej przyczepie. 1000 za dzień? Spoko? Jakby? Akceptujesz to? A ona jest jak...
Przepraszam, co? Ale ostatecznie się zgadza na to, bo jednak jest to 7 tysięcy na tydzień i ona całkiem potrzebuje tych pieniędzy, więc ostatecznie się zgadza. Generalnie Nora też jest matką dwójki dzieci i to jest mega fajnie pokazane, właśnie te relacje z tymi dziećmi, te problemy z tymi dziećmi. No i właśnie ten Lo sobie tam żyje w tej przyczepie. Chciałam powiedzieć, że właśnie przez ten tydzień dochodzi do pewnej relacji między Norą a Lo, ale również właśnie Lo nawiązuje kontakt z tymi dziećmi. Bo on jest taki totalnie, wiecie, odrealniony, to jest gwiazda filmowa, on w ogóle zakupów nie umie robić i on chodzi sobie z Norą, on chodzi za tą Norą, bo on jakby widać, że on chce, że on się interesuje jej życiem, on chce zobaczyć, jak ona żyje. Chodzi za tą Norą, gdzieś tam jeździ, gdzie ona jeździ, prosi ją, czy on może z nią gdzieś tam pójść, pojechać. No i wiecie, generalnie ona mieszka w jakiejś tam mieścinie, więc wszyscy jak widzą tą Norę, tam wiecie, wszyscy się znają, wszyscy pod kołem, więc jak oni widzą Norę z tym super aktorem, to są jak wow. No i też widać właśnie, że ten Leo nawiązuje relacje z tymi dziećmi, że on tak fajnie też, fajny jest ten kontakt. No ale chcę powiedzieć, i ta książka jest bardzo lekka, i ta książka jest właśnie bardzo taka odrealniona od rzeczywistości, ale dochodzi do takiego momentu gdzieś tutaj, gdzieś w połowie tej książki, w której ja po prostu musiałam odłożyć chyba na 2 tygodnie, bo ten moment mnie zmasakrował. I tam potem się dowiecie, co dalej. To świetne jest to, że jak w życiu Nory coś się dzieje i ona jest załamana, ona jest taka, kurde, no moje życie się po prostu rozpadło i tak po paru dniach sobie uświadamia, Jezus Maria, przecież ja mam jeszcze dzieci, przecież one też to przeżyły, przecież one na pewno są teraz załamane, a ja sobie teraz siedzę w łóżku i płaczę, nie? I to jest takie świetne, że to jest pokazane, że ta Nora jest takim człowiekiem. To nie jest Nora, super człowiek, super mama, która sobie ze wszystkim radzi, tylko to jest taka kobieta, która jakby po zerwaniu z mężem dalej żyje i jakby to zerwanie z mężem dało jej odetchnąć, ale wciąż popełnia błędy. Na przykład właśnie, no, nie popełnia jakichś strasznych błędów rodzicielskich, ale to jest właśnie coś takiego, że w pewnym momencie mówi sobie, Boże, dlaczego ja się tak skupiam na sobie zamiast na moich dzieciach, że pokazuje to, że jest nieidealna. I to jest właśnie bardzo fajne. Bardzo fajne w tej książce, mimo że jest króciutka, ma 200 coś stron. I taka głupiutka, to właśnie takie rzeczy, takie problemy w pewien sposób rodzicielskie trochę i właśnie ten sam motyw tego rozwodu i tego, że ona wciąż i tak mimo wszystko się dobrze całkiem trzyma jako samotna matka, że rozwód nie zniszczył jej życia, jest mega fajnie okazane w tej książce, która no, jest taka krótka i wydaje się trochę głupiutka. Tyle. Tak? Od ilu lat, kurczę, wiecie co, ja nie pamiętam, czy to były jakieś sceny, takie wiecie, które po prostu podwyższyły. Ale myślę, że żeby w ogóle się utożsamić jakkolwiek z problemami. Tak, tak, myślę, że... Kobiety po rozwodzie, która ma problemy rodzicielskie, znaczy no w sensie jakby dylematy rodzicielskie, no to... Tak, bo ona ma... Ja się z tym nie mogę utożsamić. Ona ma 30 parę lat, więc faktycznie to jest dla takich starszych, starszych czytelników, no myślę, że dzieciom się to nie spodobało, nawet jakby to nie było żadnych scen, ale raczej są, więc myślę, że chyba 16+, ale też tak pod 18+, tak 17+. Polecam. Czasem fajnie. Się tak raczej nie spodobało. Jak potrzebujecie czegoś lekkiego? Ale w pewnym momencie rozwali was po prostu też tak książka. Okej. Przepraszam. 4 gwiazdki dam. Na 5. Sprawdzisz, ile ja dałam tej książce? Pewnie też 4. Mi się wydaje, że w ogóle w tym miesiącu wszystkim dałam 4. Tak mi się wydaje. Taki dobry miesiąc miałam. 4 gwiazdki. 4 gwiazdki. Bez komentarza. Tak. No, tu nie było co komentować. Generalnie drugą książką, którą przeczytałam w tym miesiącu jest Teraz Bowman, ta druga. To jest druga książka Teraz Bowman, którą czytałam i wydaje mi się... Ta druga, no wszystko. Tak, wydaje mi się, że utonęła, bardziej mi się podobało. Ale w każdym razie mamy tutaj dziewczynę, która mieszka w takim nadmorskim miasteczku, ale to nie jest jakieś takie super małe miasteczko, bo tam jest uniwersytet, normalnie w tym miasteczku, ale z drugiej strony nie jest jakieś takie też super rozwinięte, bo ona mówi, że tam chyba jakaś galeria to w ogóle jest w szoku, że jest, w sensie taka galeria sztuki. Częstochowa. No, możliwe, że coś w tym stylu. Ciężko mi w sumie powiedzieć, jak tam, bo Częstochowa jest uduchowiona, mają na przykład jasną górę, więc coś tam jest. Każda... I nie jest nadmorskie. Ale tu jest. No ale mówi się, że wielkość. Taka czasowa. No, coś takiego. Takiej nie najmniejszej jak Radomsko, ale też nie jakieś super duże. Więc ona mieszka właśnie w takim miasteczku i pracuje na wydawaniu jedzenia
w szpitalu, w sensie, że oni nie gotują, tylko ona tylko wydaje to jedzenie, jakby pracuje na takiej stołówce. W szpitalu, gdzie tam przychodzą i pacjenci, i lekarze zjeść. No i ona na tej stołówce jakby obserwuje ludzi i zaobserwowała sobie takiego starszego lekarza, który jest ordynatorem. No i generalnie ona tak sobie myśli, że fajnie byłoby mieć z nim romans. Fajne, tak szczerze, świetnie, serio. Nie spodziewałam się w ogóle, że jakby te książki zawsze wydawały się takie bardzo poważne. Znaczy, bo generalnie no to nie jest tak, że o, teraz będziemy mieć opisy, wiesz, jak w Smacie. Ja wiem, ale i tak wydaje się ciekawa, taka trochę. Tak, znaczy generalnie ona jest taka bardzo sophisticated, taka jest wyrafinowana, nie wyrachowana. Ale wyrachowana, wyrachowana, tak, widziałam, że to nie jest to słowo. No. Wyrafinowana taka, że wiecie, że ona myśli, że jest lepsza niż wszystkie, jest inna niż wszystkie. Ona nie rozumie w ogóle girl power, to ona totalnie nie rozumie tego. I na przykład ona też odrzuca takie konwenanse społeczne. I ona, jak jej ludzie mówią, w sensie, bo jej przyjaciółka, bo ona się przyjaźni z taką przyjaciółką od bardzo długo, ona w sumie chyba jej do końca nie lubi, ale może lubi, nie wiem. Takie mają dziwną tą relację, tak z braku laku trochę chyba po prostu się ze sobą przyjaźnią. I jak ona wychodzi z tą przyjaciółką i na przykład ta przyjaciółka mówi, że nie, no jakby trochę nie fajnie by było mieć romans z żonatym starszym mężczyzną, to ona tak, nie no, ale o co chodzi? Przecież czemu to jest źle? Czemu założyliśmy, że nie można mieć romansu z żonatym mężczyzną? Że co ją obchodzi to, że tamten ma żonę? Znaczy, jak mają ten romans, to ona się za bardzo stara nie myśleć o tym, że on ma żonę i dzieci. Czy jednak jest tam ten romans? Tak, to się dosyć szybko nawiązuje, ten romans. No, on się jakoś nie opiera, on jej tam kiedyś proponuje podwózkę do domu. Potem drugi i już za drugim razem się... Ona też właśnie jak pracuje w tej kuchni, no to żeby pokazać to, że ona jakby nie jest zadowolona z tego, że w sensie, że ona wie, że nie pasuje do tej kuchni, to ona tam nosi koronkową bieliznę, żeby jej trochę prześwitywała przez taki fartuszek czy coś takiego, żeby właśnie podkreślić to, że ona wie, że nie pasuje do tego miejsca, ale z drugiej strony ona się przykłada też do tej pracy, ona mówi, że jak ona miałaby się opierdziałać w robocie, w sensie jak miałaby nie pracować w robocie, to by się zanudziła, w sensie, że gdyby miała rzeczywiście coś pożytecznego robić w tym czasie, no to spoko, ale jeśli miałaby tylko siedzieć po prostu nic nie robić, to ona woli robić dobrze. No i tam jest właśnie opisane takie, bardzo są takie, w sensie na przykład jak ona wyjmuje ze zmywarki, to zawsze jest opisywane, wiesz, że jest na przykład taki duchota, jakieś takie bardzo jest dobrze świat przedstawiony i ten świat właśnie też trochę tak żyje, nie? Że wiesz, że... Że z bohaterem jakby. No trochę tak, nie aż tak bardzo, ale okay. Taki jest, że te opisy nie są takie bezcelowe. O to mi chodzi. No i co, no chyba więcej nie będę mówiła, bo nie chcę za bardzo zaspoilerować tutaj nic. W każdym razie, no tutaj też mamy właśnie takie dwa różne światy, tak? Mamy tego bogatego lekarza, mamy tą Norę. Norę? Czy ja zawsze mówię Norę? Ona się w ogóle nazywa Norę? Nie, pierwszy raz powiedziałaś Norę i ja miałam przed chwilą Norę. Aha, właśnie, ja nie wiem skąd mi się w ogóle wzięła. No stąd. Nie ma w opisie? Ja nie pamiętam, jak ona się nazywa. Nie ma w opisie? Nie. Zapomniałam, jak ona się nazywa. Bezimienna młoda kobieta z prowincji. Aha, to może dlatego nie pamiętam. Myślisz, że ona nie ma imienia przez coraz? Tak, chyba tak. Nie ma na imię Nora. To jest po prostu połączenie świata. To jest crossover. Crossover? Tak. Okej. Okay. Nie wiem. Crossover to skrzyżowanie. No to jakiś tam jest właśnie crossover tych dwóch książek. To jest dwóch uniwersów po prostu. Nora zmienia ze scenariuszy na pracę w stołówce szpitalnej, tak? Tak. Tak, na stołówce. To jest drugi to. No co? Tego nie było zobaczyć. Nie wiem, co się... Bo ta jej przyjaciółka też jest taka, że ona chce być
taka postępowa, ale taka właśnie, że wiesz, ale z drugiej strony girl power, więc trochę nie wie, jak się postawić chyba w tej sytuacji do końca, no bo musi być postępowa, ale z drugiej strony... Nie, no jakby to nie jest postępowe, że chłop zdradza żonę i ona chce z nim być, jak on jest żonaty. To nie jest postępowe. No nie, ale wiesz... Przepraszamy, taka... nie lubimy tego na tym kanale. Taka, chce być taka open-minded, nie? Po prostu no, o to mi bardziej chodzi. Tolerancyjna na takie różne dziwne tak, więc, pomysły. Znaczy, jeżeli ktoś, żeby to była jasność, jeżeli ktoś jest w jakimś związku poligamicznym i wszyscy wiedzą o wszystkim, tak. Wszyscy to akceptują, to dobrze, ale jeżeli żona to tym nie wie, to nie akceptujemy takich zachowań. Nie, też nie jesteśmy open-minded, sorry. Tak naprawdę nie jesteśmy open-minded. No nie, to generalnie nie, raczej słabo trochę w stosunku do tej żony. No. Znaczy, że ona też już jest tego drugą jego żoną, jest młodsza od niego, też jest ładna, więc... Nie usprawiedliwaj tej bezimiennej dziewczyny. Nie, no ja mówię właśnie, że jakby, że on jest jakiś dziwny, w sensie, że to już jest jego, on już jest po rozwodzie i to jest jego druga żona i ona jest młodsza, więc to nie jest tak, że idzie sobie do młodszej, bo jest młodsza trochę od tamtej jednak, ale tam żona jest wystarczająco młoda i ładna, więc no. Potem jest plot twist fajny też bardzo. Tak, bardzo fajne, bo ona to w ogóle znajduje drugą przyjaciółkę, taką sobie, którą rzeczywiście się przyjaźni i się trochę odsuwa od tej pierwszej swojej przyjaciółki. No nieważne, polecam. I ta przyjaciółka taka... to jest ta żona. Nie, aż tak to nie. Polecam, fajnie, brzmi ta książka. Tak, fajna. Nie jest moim zdaniem na 5, ale solidna czwóreczka. Ja tutaj mam Tahera Mafii. Poskromnie, to już jest piąta część, kochani, serii Dotknij Mnie. Niestety muszę to powiedzieć. 3 gwiazdki. Ja wiem, nie żartuję. Co chcę powiedzieć o tej książce, to, że ona mnie zmasakrowała, po prostu mnie przeorała. Nie da się tego inaczej nazwać, ponieważ w czwartej części mieliśmy taki przestój w akcji. Ja nawet twierdzę, że czwarta część, czyli Ulecz Mnie, była trochę nudna. Nudziła mnie. Faktycznie na końcu coś się wydarzyło, był taki cliffhanger. I według mnie Ulecz Mnie i Poskrom Mnie powinno zostać połączone w jedną książkę, ponieważ najpierw mielibyśmy ten przestój, w którym nic się nie dzieje i potem po prostu mielibyśmy to. To jest... Ja nawet nie mam słowa na to, co tu się dzieje. To jest po prostu... Ta książka jest niszczycielska. Ta książka po prostu nie zostawia suchej nitki na tobie. To jest tragedia. Tutaj cały czas coś się dzieje i to są cały czas praktycznie niefajne rzeczy i trudne. Ciężko się czyta o tym, co się dzieje w tej książce. Więc po prostu po tym, że ja tą czwartą część miałam już jakiś czas temu za sobą i teraz musiałam jakby wrócić do tego świata, który był tak strasznie trudny, no to było... To było dla mnie ciężkie i bardzo wolno mi się to czytało, bo ja po prostu nie mogłam przez to przejść. Jakby nie byłam gotowa na ten świat i na taki obrót spraw. Czwarta część mogła mnie na to przygotować, albo musiała po prostu czwartą i piątą przeczytać po kolei. Tyle na ten temat, ale no nie chcę się za bardzo rozwodzić, co się działo w piątej części, no oczywiście jest to piąta część. A jeżeli chodzi o pierwszą część, to tak bardzo pokrótce. Mamy Juliet, która ma super moce. No ona nie jest do końca zadowolona z tych mocy, ponieważ ona po prostu jest w stanie zabić dotykiem. I ona na ten moment jest przetrzymywana w takim... Ciężko powiedzieć, co to jest, bo to chyba... Nie pamiętam, czy to zostało jakoś nazwane, ale to jest taki zakład. To nie jest do końca psychiatryk. To jest taki no, zakład dla obłąkanych, czyli trochę, ale... no ona jest tam zamknięta po prostu w celi, jak w więzieniu. Ale to jest taki jakby świat, w którym tylko ona ma moce, czy też inni też mają moce? Tylko, że ona ma po prostu taką niszczycielską. Generalnie to jest taki świat, że to jest dystopia. I tam jest też właśnie zawsze ta jedna jakaś partia rządząca, republika. No i Juliet tak naprawdę nie zna po prostu trochę świata. Nie wie trochę, co się dzieje. Ona ma tam jakąś kratkę, przez którą chyba może tam zajrzeć i spojrzeć, co się dzieje. Ale generalnie Juliet, jeżeli jesteśmy w ciele Juliet, to my po prostu, szczerze mówiąc, sami troszeczkę się dowiadujemy dalej, co jest. Czyli to jest tylko jej perspektywa, tak? Tak. Okay. Dopiero chyba... Właśnie w Ulecz Mnie chyba dopiero się pojawia perspektywa innej osoby, ale jest to jej perspektywa i ona po prostu no nie wie trochę, co się dzieje, więc nie chcę tutaj mówić, czy są inne osoby, czy nie ma innych osób. Ona zna swoją moc i wie, że po prostu jest w stanie zabić człowieka jednym dotykiem, bo wychodzi to podczas sytuacji, w której jakieś dziecko zaczęło płakać
I ona po prostu przewróciła się, zaczęła płakać, ona chciała je chyba podnieść, pomóc ją jakoś i po prostu to dziecko zginęło. Mhm. I wtedy właśnie ona została zgarnięta przez policję i ona z tego zakładu do innego zakładu była tak przenoszona. I generalnie o co tu chodzi, to o to, że właśnie ta partia, ona chyba się nazywa Republika, Przywrócenie, no to Republika była tam. Republika była w legendzie. Przywrócenie zaczyna po prostu się interesować Juliet i chce ją wykorzystać do swoich własnych celów. Tyle. Więcej nie będę mówić. No jest to dystopia. Generalnie jest bardzo... Nie sądzę, że to jest fajne. No ale nie, no to jest bardzo fajna i taka właśnie młodzieżówka, no 14+. Tylko im dalej w las, tym troszeczkę jest po prostu cięższy klimat i bardziej poważny. No i właśnie już piąta część troszeczkę... No dosłownie mnie przeorała. Była bardzo trudna. I dla mnie była po prostu bardzo ciężka do przeczytania, ale jednak dalej polecam tą serię, bo to jest po prostu fajna i ja bardzo lubię bohaterów. Tyle. Nie chcę tutaj nawet więcej mówić, bo myślę, że o dotknij mnie naprawdę już wiele osób mówi i wiele osób słyszało. Ja muszę się powiedzieć dalej. Powiedziałaś na ile na tak, 30. No, ale no, strzelam, że 4. Thunderhead? No. Czemu mi nagle zniknął? Thunderhead? No. Nie. Thunderhead. Thunderhead jest pierwszy? Nie, drugi. No, a ja nie czytałam z drugiej. Czytam Gosiarzy. Czemu ja wyciągnęłam Thunderheada? A to nie wiem. To Gosiarzy teraz w tym miesiącu czytasz? No. Nie czytałam jeszcze Thunderheada. Ja myślałam właśnie, że czytałaś. 4,5. Tak, no bo to było bardzo fajne. Mi się bardzo podobało. Na 5 nie zasłużył, ale... Powiedz co? Kosiarze. Schusterman. Tak. Próbowałam... Ja już pamiętam. Ja już pamiętam jego imię, nazwisko. Po prostu wszyscy nie mówią. Znaczy, wiem, ale jakoś tak spojrzałam, bo myślałam, że się pisze przez Neil, w sensie przez I. No i tak spojrzałam, tak chciałam przeczytać. Okej, okay, w każdym razie Kosiarze, czyli pierwsza część serii trylogii Żniwa Śmierci. Tak mi się kojarzy. Chyba na pierwszej jest napisane, wiesz? Żniwa Śmierci, tak. A więc jest to pierwsza część trylogii Żniwa Śmierci, Neila Schustermana. Oceniana została przeze mnie na 4,5 gwiazdki. bardzo wysoko, generalnie. Najwyżej chyba w tym miesiącu. Mhm. Przez ciebie. A jeszcze nie wiemy, co następne, jak następna książka została oceniona, bo też nie pamiętam oczywiście. W każdym razie mamy tutaj taki świat, w którym no jesteśmy tak, nie pamiętam dokładnie w którym roku, ale w każdym razie później niż jesteśmy teraz w tym naszym 2023 roku. No w przyszłości, tak. Sytuacja jest taka, że nie ma śmierci generalnie takiej naturalnej, w sensie, że można umrzeć, ale i tak cię ożywią. Są takie specjalne centra ożywiania, ludzie tam nawet, wiecie, skaczą sobie z dachów budynków. Dla frajdy. Rozpłaszczają, tak, dla frajdy i po prostu potem ich ktoś ożywi. Pierwsze to ożywienie jest darmowe, a potem trzeba już płacić. Generalnie, więc mamy taki świat. I mamy kosiarzy, którzy mają jednak troszeczkę panować nad przeludnieniem. W związku z czym muszą sobie wybierać osoby, które... Boże, jakie było to słowo? To nie było... właśnie oni jakby no nie mordują, tam nie ma w ogóle czegoś takiego jak morderstwo. Zbierają się zbierają. To się nazywa zbierania. Zbierają tych ludzi właśnie. Tam każdy kosiarz ma generalnie ileś tam wyrobić normę, że tak powiem, zbiorów ludzi. I mamy tutaj dwie osoby, które zostają uczniami kosiarza, żeby też się uczyć na kosiarzy. No bo kosiarz może generalnie zabrać sam siebie. Ktoś nie może zabić kosiarza? Tak, zabić kosiarza. Inny kosiarz też nie może zabić kosiarza. Bo wtedy ci zabijają całą rodzinę, czy coś. No generalnie jak kosiarza nikt nie może zabić, no to jasne, że inny kosiarz też go nie może. No, ale no tak, no w każdym razie. No i właśnie oni, ale mogą sami siebie zabrać. Więc no ubywa ich czasem, jak już sobie nie radzą, więc trzeba nowych werbować, żeby dalej sobie zbierali. No i właśnie chłopak i dziewczyna zostają uczniami kosiarza.
No i nie wiem w sumie, czy mówić cokolwiek więcej, bo po pierwsze ja już bardzo dużo na BookTubie, BookToku jest o tej książce. Mm. Poza tym nie chcę za dużo spoilerować, prawda? Więc bardzo, bardzo, bardzo fajny świat. Bardzo fajne przygody, no w sensie bardzo fajne plot twisty, bardzo rozbudowany też właśnie system ten. Bo generalnie w całym tym świecie nie ma jakby polityki, bo jest ten jeden Thunderhead, czyli taka sztuczna inteligencja, tak, która jakby no ona wie wszystko, tak jakby zarządza wszystkim, ale no jakby nie może w ogóle się wtrącać do tego kosodomu, czyli do tych do tych rzeczy wszystkich żniwiarzy, kosiarzy. Nie żniwiarzy, do kosiarzy. Więc w całym świecie nie ma polityki, ale no w tym kosodomie jest jednak polityka. Tam jest taki właśnie, oni mają swój taki mini świat współczesny. Uznali, że jakby, że sztuczna inteligencja nie może podejmować, wiecie, takich decyzji, kto ma umrzeć, że jakby każdy kosiarz sobie wybierze trochę inny schemat, no ona by poszła jednym. I żeby, wiecie, żeby na przykład sobie nie wybrała, że tyle starców, tyle kobiet, tyle coś tam, nie? A że każdy tutaj kosiarz sobie według własnych preferencji, że tak powiem, będzie zbierał te osoby, więc to będzie takie trochę bardziej sprawiedliwe. Więc to jest bardzo fajnie przedstawiona ta polityka wśród tych kosiarzy. Tak, to jest najciekawsza część tego wszystkiego. Bo są kosiarze, którzy lubią zabijać, i są kosiarze, którzy... Zabierać. Zbierać. Zbierać, tak, zbierać. A są kosiarze, którzy uważają to za swój obowiązek, po prostu. Przykry obowiązek? Tak. Mhm. Wiedzą, że to jest potrzebne, ale nie jest tak, że się jakby... że to im sprawia przyjemność, a są tacy, którym po prostu to sprawia przyjemność. I więc mamy dwa ugrupowania jakby polityczne, takie no nieformalne, ale tak. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne. Bardzo polecam książkę. I będę czytać w tym, nie wiem czy w tym miesiącu, ale na pewno tej jesieni. Będę czytać drugą i trzecią część, czyli Thunderhead i Żniwo? Żniwo. Żniwo. To wszystko. Moją kolejną książką już tutaj wyświetlę, ponieważ słucham jej w audiobooku i to jest jedyna forma, w której jestem w stanie po prostu zapoznać się z tą serią. To jest runda piąta. I wiecie co? Runda szósta. Piąta. Przeczytałam piątą. A szóstą teraz dopiero słucham i była na TBR-ze. I ja już słucham, kochani, już tam, wy już widzieliście TBR jesienny. A ja już słucham tutaj Hel rundy szóstej, ale we wrześniu zapoznałam się z Hel rundą piątą i dałam jej dwie gwiazdki. Cała była w szoku, dałam jej dwie gwiazdki. Ale według mnie najwyraźniej była trochę nudna. Najwyraźniej. Nawet nie pamiętam, o czym było. W sensie pamiętam tak mniej więcej, ale no wiecie, no runda piąta, no to co ja mam wam powiedzieć, moi drodzy? W ogóle to jest P.S. Heretiera. I jaki wiek? Nie wiem, myślę, że 16 plus chyba. Nie pamiętam, czy tam były jakieś konkretne sceny, które mogłyby... No myślę, że cała seria jest taka... No jest chyba 16 plus raczej. Okej. Okay. Tak mi się wydaje. Nigdy mnie nie czytałam, ciężko mi powiedzieć, ale po tym, co słyszę, to ja bym tego... Ja bym to przeczytała jako 12-latka, ale jako 16-latka nie. Przepraszam, co chyba się powiedziałaś? Aż jak chcemy się powiedzieć, że wychowywałaś na Wattpadzie chyba. Tak, więc jako 12-latka bym przeczytała, już jako 16-latka bym tego nie przeczytała. Jeżeli macie 12 lat, to nie czytajcie tego, błagam. Aż jak nie podejmowali lepszych decyzji w wieku 12 lat. Czytelniczych przynajmniej. Nie żadnych, ale nie ważne. Co do tej książki, no tutaj jesteśmy parę lat po prostu po wydarzeniach z części czwartej. No nie chcę trochę spoilerować, no wszyscy wiemy o czym jest Hel, ja już chyba na jednym odcinku, TBR-ze, zapraszam do poprzedniego odcinka, mówię o czym jest Hel, więc nie będę tu jakby zbyt dużo mówić, no oceniam to. Też nie mówisz o czym jest Hel, tam mówisz tylko, że... No że jest Wiktoria Nathaniel, mi Wiktoria była uczennicą tak. Jakąś tam zwykłą, no bad boyem. Był bad boyem, który się bił w jakichś nielegalnych walkach i jakby tyle. Rozumiem. I to się na w sześciu tomach aż rozgrywa. No nie, no powiedzmy, że właśnie w tym... to nie jest sześć tomów, tylko... No, no tak. No powiedzmy. Rund.
rund, tak, bo, jakby, bo dwie rundy są na jeden tom. Tylko one są oddzielnie, jakby pierwsza część i druga część. To są, i potem jest z tego jeden tom. Czyli jakby są łącznie, to jest trylogia, mimo że jest sześć rund. A, będzie więcej. Chyba, no właśnie. Ja już o tym tyle raz powiedziałam, ale ja dalej nie jestem jakby super pewna tego. Nie musimy być pewne na tym kanale. Na tym kanale nie weryfikujemy informacji, o których... Kochani, wszystkie informacje podane na tym kanale są niezweryfikowane. Jakby kategorie wiekowe, nie ufajcie nam. Totalnie. Jakby, jeżeli chcecie, jakby jeżeli mówimy jakąś kategorię wiekową i na przykład jesteście młodsi, to wtedy po prostu nie czytajcie, bo nie ma takiej opcji, ale jeżeli jesteście w wieku, w którym my mówimy, to, to upewnijcie się, czy na pewno możecie czytać te książki. Jak jesteście młodsi, to na pewno nie możecie. Dobra. Ale co chcę powiedzieć, to że w tej drugiej części jednak była jakaś fabuła. Powiedzmy, że oni tam mieli jakiś cel, musieli coś zrobić, musieli jakby wypełnić jakąś pewną misję, żeby dostać od jakiegoś kolesia pewne informacje. Tylko to jest już spoiler, jakie te informacje miały być, po prostu. Według mnie. Całkiem nawet duży spoiler. A to zadanie to takie też trochę spoilerowe. To tylko nie opowiem wam. Ale najwyraźniej, mimo że właśnie chyba, wiecie co najbardziej mi przeszkadzało w tej piątej części? Że tam była faktycznie fabuła. Że tam było, w ogóle prawie nie było mojego ukochanego, nie było mojego ukochanego wątku romantycznego prawie. No prawie to, naprawdę, naprawdę praktycznie wcale tam nie było nic z mojego ulubionego wątku romantycznego. Więc ja dałam dwie gwiazdki. Co oni tu mi chcieli, jakiś quality content zszedać? Co w ogóle miało być? I co chcę powiedzieć, ja to jeszcze powiem w moim odcinku Dzień z życia, który będzie w dalekiej przyszłości. Ale ja po prostu już nie mogę słuchać, jaką niezruszoną twarz ma Wiktoria. Znaczy nie mogę słuchać, już na szczęście nie muszę słuchać. Wiktoria coraz mówi o tym, jaką niezruszoną twarz, jaka jest niewzruszona, jak się już uczyła nie okazywać emocji i w ogóle wyłączać swoje emocje. A wcześniej były te zarzuty, że cały czas słyszymy o czarnych tęczówkach Nataniela. I szczerze, przez pierwsze cztery części ja totalnie jakby nie zwracałam tu uwagi, że cały czas jest mówione, że o, on ma, weszły te czarne tęczówki i on tam pachnie jak papierosy i guma miętowa i jakieś tam perfumy, bo to cały czas było. Ale jakby mi to nie przeszkadzało, ale teraz, jakby cały czas mówimy, że Wiktoria ma niewzruszoną twarz, to ja po prostu już nie mogę. Ja już nie mogę do tego wytrzymać. Jak fizjonomia w lalce. Jak co? Fizjonomia w lalce. Totalnie cały czas było słowo fizjonomia. Teraz ty. Bo ja miałam hell. Tak? Aha, okej. Okay. No to ja w takim razie teraz muszę powiedzieć o Wronach. Wronę autorstwa Petry Dworakowej. Tak, Dworczakowej. Dworakowej, ty! Tak? Dworczakowej, przecież ona jest Czeszką. No tak, i one zawsze czytają Dworczakowa. Sprawdzamy to, kochani. One zawsze czytają Dworczakowa. A według mnie Petra Dworakowa. Jest, tak się pisze, ale czyta się Dworczakowa podobno. Dworakowa się pisze. Kochani, wiecie co możemy nawet zrobić? Wpisać Petra Dworakowa do tłumacza Google i żeby nam czytał po czesku. Bo to pani Czeszka, tak? Tak. Ale będzie przypał, jak ja już to mówię. Ale będzie przypał, kochani. Ale przez tą Haszka nie miała racji, więc może być. Petra Dworzakowa. Dworzakowa w ogóle. Nikt się tego nie spodziewał, kochani. Dworzakowa. Dobra. Ile gwiazdek? Wytniemy. Pamiętasz? Wytniemy i ja zaczynam od początku. Nie, no fajne to było. Sprawdziłeś. Już za długie to jest. Dobra, dam radę. Wytniemy. Kolejną książką, którą przeczytałam, są Wrony Petry Dworzakowej. Ale powiedziałam. Z akcentem. Ja chyba ze Śląska. Oni blisko są. Wow, to było mocne. Ja dam 4, ale chyba bym już nie dała 4. A ile byś dała? Chyba 3, nie wiem. Ja chyba też dałam 4, wiesz? Sorry. No jest tu gdzieś ten twój opis, czy co? O, 4. Moi drodzy, dałam 4. Szczerze mówiąc, nie pamiętam. Myślę, że w ogóle ciężko jest opisać fabułę Wron, bo we Wronach mamy po prostu obraz rodziny. Dysfunkcyjnej rodziny. Tak, obraz rodziny 2 plus 2, w sensie no, rodzice plus dwie córki, Kasia i Basia. Basia jest starsza, tak? No, nie ma jakiegoś znaczenia, kto nie jest pamiętam. Starszy. Ale w każdym razie... no ewidentnie
rodzice mają tutaj swoją ulubioną córkę, która jest grzeczna, sprząta po sobie, zmywa w ogóle wszystko, robi świetnie. I mamy drugą córkę, Basię, która no jest po prostu dzieckiem. W sensie po prostu się zachowuje jak dziecko. W sensie, no nie wiem, no maluje sobie na przykład. No i czasem wiadomo, że nie wiem, rozleje się jakiś klej, farba, cokolwiek po prostu. Ma jakieś pomysły w stylu, że nie wiem, chce sobie na przykład przybić obrazek do ściany i coś takiego. Więc bierze gwóźdź i wbija gwóźdź. W ogóle ona jest właśnie trochę taka uzdolniona artystycznie, ale jej matka nie jest w stanie w ogóle uwierzyć w to, że ta jej córka, którą ona uważa, że jest taka beznadziejna i w ogóle do niczego raczej się nie nadaje, że ona jest lepsza od jej wspaniałej siostry i zawsze umniejsza tak tej Basi, tej ich osiągnięć, bo ona tam jakiś konkurs wygrywa. I ta matka w ogóle mówi nauczycielowi tam tej plastyki, że nie no, przecież Kasieńki obrazki też na pewno są piękne, przecież one są takie, że Kasieńka to zawsze jak maluje, to nigdy za linię nie wyjeżdża, bo jest taka dokładna, a Basia to zawsze, w sensie Baśka, bo tam ona nie mówi Basia, tylko Baśka, to Baśka to zawsze jest taka roztrzepana po prostu i za linię wyjedzie, więc w ogóle to jest niemożliwe, że jest lepsza od tej Kasieńki. No i generalnie też ojciec jest trochę przemocowy. Tam znaczy to jest taka... tak, że ta matka się wścieka i ona drze się wtedy na tego ojca, iść tam, żeś coś zrób, a ten tak. Ojciec jak się wścieka, to się po prostu wyżywa na tej Baśce. On tam leci, matka coś tam krzyczał, bo już Boże, ta Baśka znowu coś zrobiła, a ten ojciec zamiast coś zrobić, to od razu leci tą Baśkę. Tak, i tam, wiecie. Bije. Generalnie Basia też się trochę, no jest już dorastającą dziewczynką i na przykład chciałaby móc się zamknąć w łazience, ale nie może mieć prywatności w swoim własnym domu, bo na przykład po prostu ojciec i tak wchodzi i właśnie ona sobie bierze kąpiel, a on wchodzi, wyciąga ją i ją bije. Faktycznie. No. Właśnie nie, ale nie wiem, czy wtedy ojciec ją zbił, czy matka. Nie pamiętam, ale któryś z rodziców na pewno. No, więc no, bardzo ciężka książka. Mam nadzieję, że kto będzie czytał, się z nią nie będzie utożsamiał, ale w każdym razie nawet jak sobie pomyślicie, że gdzieś, no bo gdzieś takie rzeczy się dzieją, to jest to bardzo ciężkie do przyjęcia i do zaakceptowania. No nie będę chyba więcej mówić, no, że też za dużo nie powiedzieć, prawda? To jest prawda, krótka dosyć książka, no, też. Ona jest właśnie o tym, po prostu o tej dysfunkcyjnej rodzinie, o przemocy. Tak, taki obraz tej dysfunkcyjnej rodziny. Ciężka, więc nie polecam młodym czytelnikom. Nie polecam też, jeśli chcecie... Zobaczycie, że jest krótka i pomyślicie, że super, świetnie, lekka książka, bo to nie ten mała droga. Ona chyba 3 godziny trwa, też, też tak sobie, no. Więc jest zachęcająca, ale no to trzeba być przygotowanym na to, że no, przez pewien czas po prostu będziecie mieć ją w głowie i tak was, no raczej przytłoczy, no raczej ciężko, żeby taka sytuacja nie przytłoczyła. W każdym razie tam też mamy właśnie te tytułowe wrony, one generalnie są przedstawione jako wrony żyjące w gnieździe naprzeciwko okna pokoju tej Basi i Kasi, bo one mają wspólny pokój. I obserwujące właśnie tą sytuację, która się tam odbywa w domu. W sensie tam, tak, tam jest, że te wrony widzą, że wrona siedzi, znosi jajka i widzi na przykład dziewczynkę z długimi włosami za oknem i rodzinę przy stole. Takie rzeczy są. No nie, że te wrony tam obserwują jakby. One są... No, dokładnie. Co chciałaś powiedzieć? No nie, że są obserwatorami, ale tak, 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 tak. No. To tyle w takim razie. No, czy ciężko powiedzieć, czy tę książkę w ogóle można polecać. No po prostu trzeba... Nie wiem. Ja bym nie polecała tej książki. Znaczy, książka jest bardzo dobra. Książka jest dobra, ale to nie jest... Nie przynosi przyjemności. Nie, w ogóle jakby niemożliwe jest, żeby mieć jakąkolwiek przyjemność z czytania. Znaczy... To jest bardziej takie, żeby może coś sobie uzmysłowić, tak, uświadomić, żeby... ale zero... Wiecie, czasem sobie trzeba przypomnieć też, że są ludzie, którzy w sensie
No zależy, czego szukacie po prostu w książkach. No tak. Jeżeli szukacie takiego też... Poszerzenia kontekstu o... Światopoglądowego. Tak, o inne sytuacje, które mogą się dziać na świecie, no to... Bardzo no to dobra książka. Bardzo dobra książka, tak. Jeżeli szukacie bezpośrednio rozrywki, jakiegoś tam takiego... Oderwania od rzeczywistości, tak, takiego, a nie właśnie... to totalnie nie. Tak, nie ta książka, tak. Ta książka nie jest dla was. Okej, okay, to moje wszystkie. A moja została ostatnia, tylko sprawdzę sobie, ile jej dałam. Pokrzywa i kość. Muszę sprawdzić sobie, kto to... T. Kingfisher. Osoba autorska. Pokrzywa i kość. Wiek? Szczerze nie wiem, to jest taka raczej bardziej młodzieżówka. Dałam jej 3 gwiazdki, ale się z nią zgadzam, ciężko powiedzieć. Ja też, wiecie co, jak słucham troszeczkę w audiobooku, to jednak... jak słucham w audiobooku, to te książki dostają lepsze oceny niż jakie czytam. Z reguły. I lektorem był Filip Kosior. Kto słucha w audiobookach, ten wie, że Filip Kosior jest po prostu najlepszym lektorem. Nie ma, jakby ktoś ma inną opinię, to nie ma racji. Nie, no żartuję, ale Filip Kosior jest naprawdę świetnym po prostu lektorem, więc on też tą rozrywkę płynącą z słuchania audiobooka po prostu no, jeszcze polepsza. O czym była Pokrzywa i kość? Szczerze, to była ostatnia książka, z którą się zapoznałam we wrześniu i chyba najmniej z niej pamiętam. Pamiętam, że mieliśmy tam Marę. Mara miała 2 siostry i ona chyba była księżniczką w jakimś królestwie portowym. I to królestwo portowe było dosyć małe, jakby graniczyło z 2 jakimiś tam wielkimi królestwami. I jedyne, co właściwie trzymało to królestwo, że jeszcze to królestwo istniało, to to, że zarówno jedno, że obu królestwom zależało na tym porcie. Mhm. Więc ani jedno nie chciało oddać drugiemu i wiecie, i te królestwa jakby, te ogromne królestwa jakby w pewien sposób broniły tego królestwa portowego. Ale po prostu w pewnym momencie matka Mary, czyli królowa, podejmuje decyzję, żeby wydać jedną z córek za księcia pochodzącego z jednego z tych królestw. Nie wybiera Mary. Jest, ma chyba tam, nie pamiętam, czy to jest Damia, na pewno jest Kania, ale ta pierwsza chyba jest Damia. Tak mi się kojarzy. A i w ogóle nie wiem, czy się Mara nazywa ta dziewczyna. Przepraszam. No i ta Damia zostaje wysłana i w pewnym, po jakimś czasie ta Damia po prostu umiera. I no nie wiadomo do końca, co się stało, po prostu na początku wierzy się, że to po prostu była jakaś choroba, że jakąś chorobę zabiono, po prostu zginęła z jakiegoś, umarła z jakiegoś powodu. I po prostu, żeby jakby dalej utrzymywać ten sojusz między królestwami, to kolejną córką po prostu, która wychodzi za tego samego księcia, jest Kania. Kania zostaje oddana po prostu jakby temu księciu. A Mara zostaje wysłana do klasztoru. I z tego, co ja zrozumiałam, to trochę zostało to wyjaśnione tak, żeby dziecko Mary nie zagrażało dziecku Kani w jakimś na przykład dziedzictwie związanym z tym królestwem ich matki. I żeby ten książę nie czuł się zagrożony przez właśnie jakieś tam dziecko, dziecko Mary. Ale też chyba w ten sposób, że jeżeli ewentualnie Kani by się coś stało, to Mara by była kolejna w kolejce. Mhm. Tak mi się kojarzy, że dlatego została oddana tego zakonu. I właśnie tam taka sytuacja, że ta Kania chyba zachodzi w ciążę, ona chyba też poroniła w międzyczasie parę razy i dziwna jest sytuacja, że ona bardzo często zachodzi w tą ciążę, ale też jakby nie dotrzymuje tej ciąży, tak mi się kojarzy. I po prostu pewnego razu, jak ona już jest w takiej bardzo zaawansowanej ciąży, to Mara udaje się z matką właśnie do tej Kani i tam jest właśnie ten poród, więc jakby to udało się donosić tą ciążę, że tak powiem. I Kania wtedy mówi Marze, żeby ona, jeżeli Kania umrze, to żeby ta Mara nie pozwoliła sobie zostać oddaną po prostu temu księciu. Mhm. Żeby ona zrobiła wszystko, żeby nie zostać oddana temu księciu. No i Mara trochę nie rozumie jakby o co chodzi, bo właśnie dlaczego tak się dzieje, ale okej, jakby ma to z tyłu głowy. I po jakimś czasie po prostu to dziecko, które się narodziło tego dnia, również umiera. I chyba Kania znowu jest w ciąży, coś mi się tak kojarzy, ale nie pamiętam. I właśnie odbywa się wtedy pogrzeb i wtedy Mara jakby ma znowu tą możliwość spotkania się z Kanią. I Kania troszeczkę przedstawia jej właśnie tą sytuację, jak naprawdę wygląda życie z tym królem. Mhm. Z tym księciem, przepraszam, z tym księciem. I też mówi swoje podejrzenia co do tego, że prawdopodobnie, znaczy sugeruje coś takiego, że Mara wyciąga wnioski, że ten książę jest odpowiedzialny za śmierć jej pierwszej siostry Dani. Dami, nie pamiętam. Więc to, co teraz Mara ma zamiar zrobić, to zrobić coś, żeby zlikwidować tego księcia.
Więc udaje się do jakiejś babki, ja już nie pamiętam, ona chyba się nazywa Pożegnucha. To jest chyba jakaś, ona chyba się jakoś tam mogą rozmawiać ze zmarłymi, coś takiego. I mówi, że proszę, pomóż mi, ja muszę się pozbyć tego księcia, pomóż mi. A ona mówi, przepraszam, ja jestem jakąś taką średnią pożegnuchą. Idź do takiej mocniejszej, która jest gdzieś tam. I właśnie Mara udaje się do tej pożegnuchy, która jest mocniejsza, przepraszam, ma jakieś tam mocniejsze moce, która może faktycznie w jakiś sposób pomoże. I ta pożegnucha powiedziała, że okej, pomogę ci, ale musisz wykonać 3 niewykonalne zadania. Mhm. I jednym zadań jest chyba ożywienie psa z kości, to jest tą kość. Drugie to jest chyba zrobienie nici z pokrzywy i zrobienie z tej nici płaszcza, coś takiego. Mhm. Coś takiego. No i jeszcze jest jedno trzecie zadanie. I kiedy po prostu Mara to wszystko wykonuje, to ta pożegnucha mówi, dobra, ja idę z tobą, chodź, idziemy i rozwiążemy ten problem. I tak to się zaczyna. I po prostu to jest takie właśnie coś, że ta pożegnucha idzie z tą Marą i one tam zdobywają różne potrzebne im rzeczy, jakby zbierają taką, że tak powiem, ekipę ratunkową dla Kani. I jakby na tym się opiera ta cała książka. Oni po prostu tam wymyślają sposób, w jaki sposób mogą pozbyć się tego księcia, no i właśnie ta pożegnucha też używa jakichś takich trochę magicznych rzeczy, żeby po prostu znaleźć jakieś rozwiązanie. Mega fajne się wydaje, czemu dać 3 gwiazdki. Bo ta książka wydaje się fajna do momentu, w którym jak jest ta pożegnucha i oni jakby na początku zbierają, powiem tak, że właśnie zbierają ekipę, to wydaje się takie fajne, a potem to już takie jest trochę... No. Trochę takie właśnie... Monotonne. Trochę takie nudne. No, trochę takie nudne się robi. To rozwiązanie też nie jest jakieś niesamowite tej całej sytuacji, zakończenie, więc... To było takie 3 gwiazdki, bo na 2 nie, ale na 4 też nie. Że jakoś super, że jakby przesłuchałam, no bo właśnie słucham w audiobooku, ale czy bym przeczytała, to nie wiem. No. To co, chyba tyle. Chyba tak. No ja nic więcej nie mam. No, jakbyśmy wcale nie miały godziny 16 na raz na liczniku. Ale bo chyba z pół godziny miałyśmy tej dygresji, bo... Nie, ale czy też jakieś tam gotowanie, może sobie wiadomo. Dysonowanie. Tak. Okej. Okay. Dziękujemy Wam. To już nasz trzeci film na tym kanale. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzednie 2 i Wam się podobały. Subskrybujcie, dzwoneczkujcie, komentujcie, lajkujcie, wszystko. Chyba wszystko się powiedziałam, co robi się na YouTubie, ale możecie też wchodzić na naszego TikToka, bo mamy jednego. Na ten moment. Mamy też już jeden post na Instagramie, więc tam też Was zapraszamy. My jesteśmy po prostu już troszkę takie millennials. Jesteśmy, wiecie, na granicy millennials i Gen Z i my tych sociali, tych Instagram, TikTok, to my nie ogarniamy do końca. Mówię za siebie, ja jestem Gen Z. Troszkę jest starsza, do jakieś 2 miesiące. Ale ja jestem Gen Z. No dobrze. W każdym razie dziękujemy. Myślę, że do końca chcę jeszcze coś powiedzieć. Dobranoc. Znowu mamy 23:50. A jeszcze musimy miniaturkę zrobić. O, no. Dobranoc, kochani. Dobranoc, to będzie dla nas jeszcze długo roboty. Pa, pa.